Dlaczego w 2030 roku dojdzie do wielkiej powodzi? Obecność Księżyca i Słońca sprawia, że nasza planeta jest pod wpływem oddziaływań grawitacyjnych. Oddziaływania te, nazwane siłami pływowymi, są odpowiedzialne m.in. za pływy mórz i oceanów. Przyciąganie grawitacyjne Księżyca do planety generuje tzw. siłę pływową, powodując, że woda w oceanach podnosi się po stronie najbliższej Księżycowi, a obniża po stronie najdalszej od Księżyca. Są to tzw. przypływy i odpływy. Siła przyciągania Księżyca nie jest równa. Z roku na rok bowiem ten faktycznie się chwieje na swojej orbicie, nieznacznie zmieniając swoją pozycję względem Ziemi w rytmicznym około 18,5-letnim cyklu. Przez pierwszą część tego okresu Księżyc tłumi podnoszenie się wody na Ziemi, co skutkuje niższymi przepływami i wyższymi odpływami. Jednak według NASA w drugiej połowie cyklu pływy są wzmacniane, a to owocuje wyższymi przypływami i niższymi odpływami. Biorąc pod uwagę ostatnie pomiary co do anomalii wysokości wód w morzach i oceanach, już niedługo możemy mieć poważny problem, a konkretnie w 2030 roku, ponieważ to wtedy przyjdzie moment kulminacyjny i Księżyc będzie oddziaływał na wodę najmocniej. Jak ostrzega Nature Climate Change, może to doprowadzić do poważnej powodzi, a co za tym idzie, wielu zniszczeń. Dlatego my w dzisiejszym odcinku przy pomocy nauki zbadamy, co nam właściwie grozi, czy do takich sytuacji już dochodziło wcześniej oraz czy jest to dopiero początek tego, co nas czeka w najbliższych latach. Zapraszam Was na mój globalny raport. Słuchajcie, chciałbym Wam jeszcze tylko podziękować za ostatnie wyświetlenia na filmie o powodziach w Europie Zachodniej, ponieważ wbiliśmy już 140 tysięcy wyświetleń w niecałe 24 godziny. Nie byłoby to w ogóle możliwe, gdyby nie Wasza aktywność. Dlatego pamiętajcie o komentarzach i uczestnictwie w premierach. A nie zaszkodzi także, jak zostawicie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Po tym odcinku koniecznie odwiedźcie też Globalista Gaming i Global Squad, czyli nasze nowe kanały. Linki znajdziecie w opisie i w kartach na końcu odcinka. Zapraszam Was też na naszego Discorda, ponieważ już niedługo będzie nas nawet 10 tysięcy. Okej, przejdźmy już dalej. Zmiana ziemskiego klimatu już teraz zwiększyła częstotliwość i nasilenie huraganów oraz innych ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie. Liczba huraganów na Atlantyku w roku 2020 trafiła do księgi rekordów Guinnessa. Stało się tak, gdy Thea okazała się być kolejną burzą tropikalną w tym rejonie świata. Sezon z 2020 roku przyniósł 29 tropikalnych burz, pobijając tym samym rekord jednego sezonu z 2005 roku, kiedy odnotowano 28 takich zjawisk, w tym tak potężne jak huragan Katrina, Wilma i Rita. To właśnie wtedy w znacznym stopniu zniszczony został Nowy Orlean, jedno z najbogatszych wtedy miast USA, które do dziś pozostaje częściowo zrujnowane i biedne. Łączny koszt klęsk żywiołowych związanych z pogodą lub klimatem tylko w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku szacowany jest na 95 miliardów dolarów i jest czwartym co do wielkości kosztem od 1980 roku, mimo że zjawiska pogodowe nie były jeszcze aż tak ekstremalne jak te, które mają nadejść w okolicach 2030 roku. Zobaczcie teraz, co się stanie, jeśli poziom wody na świecie podniesie się zaledwie o 1 metr. W Polsce ucierpi oczywiście Gdańsk i wiele nadmorskich miast, w tym przede wszystkim Szczecin, który już w tym roku miał nie lada problem z tym, żeby nie doszło do powodzi. Najgorzej sytuacja będzie się miała w przypadku Żuław Wiślanych, które niemal w całości pochłonie woda. Na świecie wiele linii brzegowych także znalazłoby się pod wodą. Mowa tutaj głównie o Holandii, południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, Nowym Jorku, wschodnim wybrzeżu Chin, Bangladeszu, czy też nawet regionom przybrzeżnym Morza Kaspijskiego. Okazuje się, że to, co najprawdopodobniej stanie się z Księżycem do 2030 roku, sprowadzi nam właśnie taki, a nie inny stan rzeczy, powodując globalny kryzys powodziowy, ale dokładne szczegóły postaram Wam się teraz przybliżyć. Z najnowszego badania opublikowanego na łamach Nature Climate Change wynika, że już wkrótce zjawisko potężnych przypływów będzie znacznie częstsze. Naukowcy przewidują bowiem, że liczba dni powodziowych wzrośnie w latach 30. aż czterokrotnie, stając się poważnym problemem dla obszarów przybrzeżnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. O ile dziś miejscowości te borykają się z kilkoma takimi incydentami w miesiącu, o tyle wkrótce mogą notować ich kilkanaście.
Jeśli faktycznie do czegoś takiego dojdzie, większość przybrzeżnych biznesów będzie musiała przenieść się w głąb kontynentu, ponieważ regularne zalewanie raczej nie jest dobrą perspektywą dla przedsiębiorców, którzy będą mieli problemy na przykład z dostawami i ciągle niszczącym się ich parkiem technologicznym. To jednak nie koniec, ponieważ problemy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do przedsiębiorców. Dla zwykłych mieszkańców też będzie to nie lada wyzwanie. Oczywistym faktem jest uszkadzanie mienia prywatnego, ale to można uznać jedynie za wierzchołek góry lodowej. Ludzie stracą pracę, ponieważ to będzie naturalny proces, kiedy firmy zaczną się wynosić z zalewanych miast. Powodzie przyczynią się też do wylewania się szamba, co będzie poważnym problemem zdrowia publicznego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Na portalu Nauka w Polsce czytamy także, że prowadzone od ćwierćwiecza obserwacje satelitarne wskazują na to, że prędkość wzrostu poziomu wody w oceanach zwiększa się prawie o 1 mm na rok. Oznacza to dwa razy wyższy przyrost do 2100 roku niż wynikało z wcześniejszych przewidywań. To jednak nie koniec, ponieważ teraz zjawisko podnoszenia się poziomu wody drastycznie przyspiesza. I w jeszcze innych artykułach, w oparciu o wypowiedzi specjalistów, mówi się już o nawet 1 cm w przypadku najbardziej narażonych regionów naszej planety. To co teraz widzicie, to wcześniej wspomniana mapa pokazująca anomalię wysokości powierzchni morza w czerwcu 2021 roku. Obszary w kolorze czerwonym i pomarańczowym przedstawiają poziom morza o 10 do 15 cm wyższy niż normalnie. Są jednak też regiony, które doświadczyły spadku, aczkolwiek tutaj główną rolę odgrywają właśnie czynniki grawitacyjne. Jeśli dodamy do tego zachwianie orbity Księżyca, które może doprowadzić do bardziej intensywnych przypływów, sami możecie sobie wyobrazić, co czeka narażone regiony. Oprócz Ameryki Północnej, to Azja, na co też wskazuje mapa, będzie drugim najbardziej pokrzywdzonym obszarem na Ziemi. Obecnie to właśnie w Azji produkuje się więcej niż 1/3 odzieży przeznaczonej na międzynarodowy eksport, co czyni ten kontynent największym globalnym dostawcą ubrań. A gdyby nie lokalne szwalnie, ceny ubrań mogłyby globalnie pójść w górę nawet o 300%. Tymczasem, jak wynika z analizy zleconej przez Międzynarodową Organizację Pracy, do 2030 roku znaczna część azjatyckich obszarów produkcji może znaleźć się pod wodą. Tym bardziej biorąc pod uwagę silniejsze oddziaływanie grawitacyjne srebrnego globu. W wietnamskim Ho Chi Minh i w chińskim regionie Guangdong w ciągu najbliższej dekady na obszarach uniemożliwiających produkcję może znaleźć się nawet 60% fabryk. A dodając do tego nizinny Bangladesz, który już teraz boryka się z powodziami, tak sytuacja na rynku ubrań może po 2030 roku drastycznie się zmienić. Oczywiście sam Księżyc, o ile faktycznie dość mocno wpłynie na nadchodzące w najbliższych latach przypływy, tak warto pamiętać, że nawet w głębi lądu podtopienia występują coraz częściej, a ich intensywność znacząco przewyższa tą, jaką jeszcze do niedawna można było zaobserwować. Przykładem jest teraz oczywiście zachodnia część Europy, gdzie wiele miast i miasteczek przez siłę wody zostało niemal doszczętnie zniszczonych. W tym samym momencie jednak z podobnym problemem walczą także Chiny. Z powodu gwałtownej powodzi w Zhangzhou w środkowych Chinach zginęło 12 osób, a ponad 100 tysięcy zostało ewakuowanych. Doszło do tego wskutek gwałtownych i ulewnych deszczów. Prowincja Henan, zamieszkiwana przez około 94 miliony ludzi, wydała najwyższy poziom ostrzegania pogodowego. Lokalne władze nazywają powodzie zdarzeniem raz na 100 lat i niewykluczone, że to dopiero początek, ponieważ prognozy wcale nie są obiecujące. W internecie krążą filmy pokazujące ludzi brodzących w wysokiej wodzie na ulicach i stacjach kolejowych. Około 700 pasażerów w Zhangzhou zostało uwięzionych w pociągu przez co najmniej 40 godzin, jak podaje BBC. Oprócz tego szpital w Zhangzhou utracił zasilanie we wtorek wieczorem, a dopiero w dniu tworzenia tego materiału, czyli 21 lipca, zostało ono przywrócone. Wracając teraz jednak do starego kontynentu. Zmiany klimatyczne spowodują, że do końca tego stulecia aż 14-krotnie częściej będą pojawiały się nad Europą intensywne, powoli przemieszczające się burze. Alarmują o tym naukowcy z Newcastle University. Oznacza to, że w połączeniu z nadchodzącą niekorzystną dla nas zmianą orbity Księżyca czeka nas szereg bardzo intensywnych powodzi, które przetoczą się dosłownie przez całą naszą planetę, nie oszczędzając żadnego regionu. W chwili obecnej sytuacja wydaje się być patowa i raczej nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli coś w najbliższych latach zmienić. Więc można przyznać, że przyszło nam żyć w nad wyraz dziwnych czasach.
A co w tym wszystkim najciekawsze, jeszcze wiele przed nami. Dajcie znać, co sami sądzicie na ten temat i co według Was moglibyśmy zrobić w przypadku Polski, żeby nas to w jak najmniejszym stopniu dotknęło. Okej, to tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!